YouTube'a, kliknij dzwoneczek. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj dowiemy się kilku rzeczy odnośnie gleb, jakie występują w Polsce. Gleba to zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej i składa się ona głównie z okruchów mineralnych i organicznych, powietrza, wody i mikroorganizmów. Jest to niezwykle istotny element środowiska przyrodniczego, pomimo że nie osiąga więcej niż 2 metry grubości. To właśnie dzięki glebom rozwinęło się życie na lądach, ponieważ to właśnie ona umożliwia wzrost roślin oraz uprawę ich. Co więcej, ma możliwość magazynowania wody, ale dodatkowo zapewnia środowisko życia wielu organizmom. Jak powstają gleby? Otóż sam proces powstawania gleby jest często liczony w setkach, a nawet i tysiącach lat. Na proces powstawania gleby ma wpływ kilka czynników glebotwórczych. Po pierwsze, skała macierzysta budująca podłoże, po drugie, klimat, po trzecie, wody powierzchniowe i podziemne, po czwarte, rzeźba terenu, po piąte, roślinność i zwierzęta, jakie występują na danym terenie oraz po szóste, gospodarcza działalność człowieka. Omówię teraz te czynniki w kilku słowach każdy. Skała macierzysta to skała, na której powstaje gleba. Jest ona jednym z decydujących czynników, ponieważ od jej zasobności w związki mineralne zależy rodzaj powstawania gleby. Na przykład na skałach wapiennych mogą tworzyć się rędziny, a na przykład na lessach najżyźniejsze gleby, czyli czarnoziemy. Okej, ale w jaki sposób skała macierzysta ma się zmienić chociażby w prymitywną warstewkę gleby? Otóż na skutek działania procesu wietrzenia wierzchnia warstwa skały macierzystej może po pewnym czasie zacząć pękać. A jak to spękanie będzie postępowało, to do środka tych pęknięć może powoli zacząć dostawać się woda. A jak woda już dotrze do skały, no to zacznie pracować na zasadzie takich plinów i ta skała może zostać rozsadzona i po pewnym czasie takie małe drobinki skał już zaczną wciskać się między siebie i taka warstewka takiej skały powoli się zacznie tworzyć. Następnie mogą na tym terenie, gdzie będzie ta popękana skała, powoli pojawiać się jakieś pojedyncze mchy, porosty, które to w miarę jak będą obumierały, zaczną tworzyć pierwszą warstwę próchniczą. Warunki klimatyczne, które decydują przede wszystkim o ilości opadów, temperaturze, również mają wpływ na rodzaj gleb. Bo przy dużej wilgotności i wysokiej temperaturze powietrza materia organiczna szybciej się rozkłada. Od warunków wodnych jest uzależnione powstawanie np. mad rzecznych, które powstają w dolinach rzek, które co jakiś czas występują ze swojego koryta. Na stromych stokach powstawanie gleby czasami jest praktycznie niemożliwe. Obumarłe szczątki roślin również przyczyniają się do wzbogacania gleby w substancje organiczne. Człowiek na skutek zbyt intensywnego użytkowania gleby może doprowadzić do degradacji gleb. Dzieje się tak na przykład na skutek zbyt intensywnego prowadzenia rolnictwa lub na skutek rozwoju przemysłu czy też powstawania ośrodków miejskich. Wyróżnić możemy trzy typy gleb. Gleby strefowe, gleby astrefowe i gleby antropogeniczne. Gleby strefowe to gleby, w których powstanie jest uzależnione od strefy klimatycznej i roślinności. W Polsce do takich gleb zaliczyć możemy gleby brunatne, płowe, bielicowe i czarnoziemy. Z kolei gleby astrefowe to gleby, których powstanie wiąże się przede wszystkim z określoną skałą lub warunkami wodnymi. W tym przypadku będą to gleby bagienne, rędziny, mady rzeczne, czy też w końcu czarne ziemie. Uwaga, starajcie się nie mylić czarnych ziem z czarnoziemiami. To są dwie różne gleby. W końcu gleby antropogeniczne to gleby, które powstają na skutek działalności człowieka i są one charakterystyczne dla obszarów miejskich czy też przemysłowych. Skoro wiemy już, jakie typy gleb mogą występować w Polsce oraz jak te gleby powstają, to dowiedzmy się, jakie konkretnie gleby w Polsce możemy spotkać. Gleby różnią się między sobą przede wszystkim wspomnianą żyznością, ale także czynnikiem, jaki wpłynął na jej powstanie. Rozróżniamy gleby na podstawie profilu gleby.
Czyli tak jak na przesłuchaniu osoba podejrzana ma robione zdjęcia z profilu, czyli tak od boku, aby świadek lub świadkowie mogli go lepiej rozpoznać, tak my również, rozpoznając jakiś typ gleby, musimy zobaczyć, jaki ona ma profil. Czyli wejrzeć tak jakby w głąb tej gleby i popatrzeć na nią od boku. Aby jednak właściwie rozpoznawać profile gleby, musimy najpierw zapoznać się z jej warstwami. Pierwsza warstwa to jest ściółka. Jest to prymitywna warstwa gleby, którą tworzą słabo rozłożone szczątki organiczne, na przykład liście, trawy, jakieś owady czy też zwierzęta. Poziom drugi to poziom próchniczy i to on decyduje o żyzności gleby. Co to jest żyzność gleby? Otóż jest to zdolność gleby do dostarczania roślinom składników organicznych, składników mineralnych, wody, tlenu. I generalnie im żyźniejsza gleba, tym lepiej, ponieważ roślinkom się wtedy lepiej rośnie. Poziom trzeci to poziom wymywania, czyli jest to miejsce, z którego wody opadowe lub roztopowe wymywają związki mineralne oraz substancje organiczne. Skoro mamy poziom wymywania, to troszeczkę niżej będziemy mieli kolejny poziom, czyli poziom wmywania. Wymywania i wmywania. Poziom czwarty to jest właśnie ten poziom wmywania, czyli jest to miejsce, do którego transportowane są związki chemiczne i to właśnie tu osadzają się składniki wypłukiwane z wyższych warstw. Piąty poziom to poziom już skały macierzystej, czyli jako tako ciężko mówić, że jest to poziom gleby, no ale jednak jest to kolejna warstwa. Czyli jest to skała, na której wytwarza się gleba. Może to być skała lita, jak na przykład skały wapienne, ale może to być również skała luźna, jak na przykład piaski. A teraz cream de la cream dzisiejszego programu, czyli jakie gleby w Polsce możemy spotkać. Otóż po pierwsze, są to czarne ziemie. To stosunkowo żyzne gleby, które powstają w wyniku osuszania się bagien, ale takiego naturalnego osuszania się bagien. I zajmują one zaledwie 1% powierzchni kraju. Drugi typ gleb, jaki poznamy, to są gleby bagienne. Są one zwane również glebami torfowymi. Powstają na obszarach podmokłych, na których grunt jest bardzo nasączony wodą. Są one średnio żyzne, jednak mimo to ciężko jest je użytkować rolniczo. Zajmują około 7% powierzchni naszego kraju. Trzeci typ gleb, jaki poznamy, to są gleby bielicowe. Są one mało żyzne, ponieważ odznaczają się cienkim poziomem próchniczym. Jej cechą charakterystyczną jest jasna barwa poziomu wymywania. Powstaje ona pod lasami iglastymi, czyli pod borami iglastymi, bo lasy iglaste to po prostu bory, ale o tym to już na kolejnym materiale. Gdzie podłoże stanowią piaski, gleby brunatne i głowe tworzą się na skałach gliniastych, porośniętych lasami liściastymi i mieszanymi. Są to gleby średnio żyzne, ale już dosyć często są wykorzystywane rolniczo, a występują m.in. na Pojezierzu Wielkopolskim. 5. Będą to rędziny. I rędziny jest to gleba, która powstała na skałach węglanowych lub na skałach wapiennych, czy też na gipsach. Zajmuje tylko 1% powierzchni kraju. Jest to gleba żyzna, choć jest ona trudna w uprawie ze względu na odłamki skalne, jakie w niej można łatwo spotkać. Ciekawostką jest to, że nazwa tej gleby jest ona używana w podobnej formie na całym świecie. 6. Mada rzeczna. Mad z angielskiego to błoto. A skoro błoto, to mady rzeczne powstają na terenach, które okresowo będą zalewane przez rzeki. I ta gleba powstaje właśnie w dolinach rzecznych. Jest ona bardzo, bardzo żyzna. Skałą macierzystą tej gleby są warstwy osadów rzecznych. Wydaje mi się, że wszyscy słyszeli, że w starożytnym Egipcie rolnictwo rozwijało się wzdłuż Nilu, który okresowo wylewał, a w miejscach, gdzie wylewał, tworzone były pola uprawne. 7. Rodzaj gleb. Najżyźniejszymi glebami na świecie oraz równocześnie najżyźniejszymi glebami w Polsce są czarnoziemy. Wprawdzie zajmują one tylko 1% powierzchni naszego kraju, ale, no tak jak mówię, one są naprawdę rewelacyjne, jeśli chodzi o uprawę.
Pamiętajcie, proszę Was, nie mylcie czarnoziemów z czarnymi ziemiami, które były omawiane jako pierwsze. Otóż czarnoziemy to gleba, która powstaje na skałach lessowych. Charakteryzuje ją gruba warstwa próchnicza, a w Polsce występuje głównie na Wyżynie Lubelskiej. Ciekawe jest też to, że na Ukrainie tych czarnoziemów spotkać możemy bardzo, bardzo dużo. Niestety no, nie są zbyt dobrze wykorzystywane i ich potencjał jest, można powiedzieć, marnotrawiony. 8 to gleby górskie, zwane również glebami inicjalnymi. W Polsce zajmują one 2% powierzchni naszego kraju i powstają na stokach górskich, gdzie nie ma możliwości powstania większej warstwy próchniczej. W jej profilu przeważa luźny materiał skalny. Gleby takie występują w Karpatach i Sudetach. Na koniec proszę Cię, abyś sprawdził sobie w internecie mapę gleb w Polsce. Można ją bez problemu odszukać w internecie. I proszę Cię, żebyś w komentarzu napisał, jakie gleby występują najbliżej Twojej okolicy. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego materiału do końca. Zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia kolejnym razem.